No, Marcin, generalnie. A no ty, tak, bo ty jesteś zakochany w Lexi i tam naobrażał. Marcin na temat tego, że Nitro nazwał Lexi jebaną wywłoką, nie? I ja jestem ciekawy, stary, jak się w ogóle zapatrujesz na. Ale poważnie tak było? No, nie rzucałbym tego. Ja nie wiem, jak można tak mówić do kobiety. Na pewno słowo na K, ale wywłoką, tak? Wywłoką. Wczoraj? No, Marcin, ja myślę, że Marcin tutaj jest najbardziej insajderski w tym temacie i on, jego zdanie tutaj jest nawet... Wiecie, jestem na tyle insajderski, że nawet jeszcze nie zdążyłem zobaczyć filmu Sylwestra, ale... Ale powiedz, czy się w ogóle wkurwiłeś? Jeśli chodzi o wywłokę, to mam z nią obecnie bardzo dobry kontakt. A jeśli chodzi o koksa w necie, pizdę w świecie, to też zawsze miałem z nim dobry kontakt. I tutaj rozumiem, jakby jestem zły. Kurde, to jest, mam wrażenie, że zaraz zostanę pociągnięty do odpowiedzialności. Nie, generalnie bardzo niefajnie, że Sergiusz tak nazwał Lexi i... A może, jak zadajesz mi pytanie, to możesz chociaż na mnie patrzeć, zamiast tam się gapić ten tablet? I oczywiście inaczej bym na to patrzył w momencie, w którym nazwałby tak jakąś osobę trzecią, która jest mi obca, inaczej na to patrzę w momencie, w którym nazywa tak kogoś mi bliskiego. I mam świadomość, że to jest taki sposób bycia Sergiusza. Nie uważam, żeby ten sposób bycia był słuszny i uważam, że często bardzo niefajnie się wypowiada i też na mój temat. Natomiast ja do tego zawsze podchodziłem z dystansem, jakoś tam narzucałem jakąś tam cenzurę na to wszystko i umiałem się zdystansować do tych jego słów. Natomiast no, w tej sytuacji niefajnie. Nie wiem do czego dążyłem, ale... Wypłaciłbyś mu liścia? Ciemnej olejca? Na pewno najpierw bym z nim porozmawiał. To i tak lepiej niż Fritz. Fritz od razu liść. Tak.